Walczyli i zginęli jak bohaterowie. W Zadwórzu na Ukrainie uczczono pamięć młodych lwowskich ochotników, którzy 17 sierpnia 1920 roku powstrzymali kilkutysięczne siły sowieckie. W nierównej walce padło 318 obrońców Zadwórza, wkrótce okrzykniętego polskimi Termopilami. Ich bohaterska postawa była jednym z epizodów wojny polsko-bolszewickiej, dzięki któremu udało się obronić Lwów. Lwowski Związek Strzelecki Strzelec założono w 1910 roku. 3 lata temu odrodziła się w tym mieście jednostka strzelecka, która kontynuuje przedwojenne tradycje. Trochę swoją obecnością dajemy taki smak polskości tu w mieście, zawsze wiernym Semper Fidelis. Mszę świętą pod kurhanem obrońców Zadwórza koncelebrowali kapłani z Ukrainy i Polski, wikariusz generalny kurii arcybiskupiej we Lwowie. Ksiądz Józef Pawliczek mówił w homilii o bohaterach i wielkich Polakach pochodzących ze Lwowa, ale także przestrzegał przed grożącym ojczyźnie niebezpieczeństwem związanym z kłótniami politycznymi w kraju. Zamiast dialogu wzajemne posądzenia o złą wolę, o Belgii, oby Polacy nie doprowadzili do tego, że na tym kurhanie pojawiłaby się tablica z napisem: zginęli nadaremno. Jak co roku nie zabrakło na uroczystości Marii Mireckiej Loryś. Jej brat, późniejszy ksiądz posługujący Polakom w Związku Sowieckim, był jednym z 12 polskich obrońców Zadwórza, którym cudem udało się ujść z życiem. Mimo ukończonych 100 lat, siostra bohatera chce pamiętać o Zadwórzu. Bardzo dziękuję, że pamiętacie. Ja pamiętam, opowiadam dzieciom, szkołach. Nie zabrakło w Zadwórzu także Andrzeja Zajączkowskiego, bratanka poległego tutaj bohaterskiego dowódcy Bolesława Zajączkowskiego. Moim celem jest, żeby właśnie dalej przekazywać wieści o tym, co się tutaj działo i wskazywać młodzieży, szczególnie warszawskim, że dzięki temu, że właśnie tu był bój pod Lwowem, to było również przyczynkiem do wojny, do wygrania wojny i bitwy pod Warszawą. W Zadwórzu byli też harcerze z Polski, m.in. z Przemyśla i Płocka, z Rzeszowa i kilku innych miast Podkarpacia oraz z Lwowa przybyło 100 strzelców ze swoimi dowódcami. Jestem dumny z bycia Polakiem, przyjechaliśmy tutaj dzisiaj na uroczystość. Wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska dziękowała strzelcom, harcerzom i ich wychowawcom. Bardzo mnie cieszy, że w tej uroczystości bierze udział młodzież, strzelcy, harcerze, że są młodzi, bo przecież my tym młodym przekazujemy i wiarę, i miłość do ojczyzny, i wszystkie wartości. Z Przemyśla do Zadwórza przyjechało też w ramach dorocznego rajdu zadwórzańskiego 13 kolarzy.